Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wraz z Fundacją Kulturalna Polska zorganizowało trzeci charytatywny bal u dziennikarzy na Foksal. Tegoroczna edycja imprezy odbyła się 8 lutego pod hasłem Dwór i Chata Polska. Wzięło w niej udział ponad 250 gości, także spoza granic kraju. Patronat nad balem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w jego organizację włączył się Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wspólną zabawę rozpoczęto pięknym polonezem, do którego poprowadził zebranych zespół Chorea Antiqua. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił lubelski zespół Standard Brass Band. Specjalny występ przygotowała również Anna Maria Adamiak. Gwiazdą wieczoru była zaś Marlena Drozdowska, która wykonała swoje największe przeboje. Tańczyć można było także przy muzyce prezentowanej przez Marka Sierockiego. Podczas balu serwowano przysmaki tradycyjnej kuchni polskiej, wyśmienite wyroby wędliniarskie, sery oraz pieczywo. Wszyscy goście otrzymali również upominki i słodkości, którymi mogli częstować się do woli. Pieniądze z balu zasiliły konto Fundacji Solidarności Dziennikarskiej, wspierającej dziennikarzy oraz ich rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Witamy Państwa bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że ta zabawa będzie rzeczywiście szampańska, ale przez chwilę, na samym początku balu, chcemy, żebyśmy się na jakąś krótką chwilę wyciszyli i pomyśleli sobie o dwóch osobach, które odeszły z tego świata. Jedną z nich był Wojciech Piotr Kwiatek, dziennikarz związany ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, z Radiem Wnet. Człowiek, który w dwóch balach uczestniczył, w trzecim już uczestniczyć nie może i jeszcze pamiętajmy o... Tak, jeszcze powiemy o tym nazwisku za momencik, tylko chcę powiedzieć, że wspaniały, życzliwy, bardzo, bardzo kochany człowiek Wojtek Kwiatek był z nami na wszystkich zebraniach. Ta wiadomość była nagła i bardzo smutna. A drugą osobą, o której też być może Państwo jeszcze nie wiedzą, jest Maria Wyrozębska, autorka filmów dokumentalnych, znakomita dziennikarka, która też odeszła nagle. No i trzecia osoba, Romuald Lipko, którego przecież wszyscy znamy, do którego muzyki tańczyliśmy wielokrotnie, wzruszaliśmy się pewnie. On też w ostatnich dniach odszedł i wszyscy z tego samego powodu. A ponieważ Marek Sierocki się przyjaźnił z Romanem, to proszę go o parę słów. Szanowni Państwo, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale jego nikt nie zastąpi. To wielka wyrwa w polskiej kulturze, muzyce. Człowiek, który stworzył... pierwsze dwie płyty Budki Suflera to kamienie milowe polskiej muzyki rockowej. Potem pisał już piosenki zdecydowanie krótsze w stylu popowo-rockowym, ale to są takie utwory, które tworzą kanon polskiej muzyki. Takie tango, piąty bieg, bal wszystkich świętych. Człowiek, który potrafił również pracować dla innych. Nie byłoby kariery Izabeli Trojanowskiej, gdyby nie Romuald Lipko. To on też stworzył pierwszy muzyczny wizerunek Urszuli. Pisał dla Anny Jantar, dla Zdzisławy Sosińskiej, dla Maryli Rodowicz, dla Ireny Santor. Dla każdego potrafił pisać inaczej. To nie był kompozytor, który pisał utwór, dawał komuś innemu. On potrafił w jakiś sposób wejść w duszę tego artysty, dla którego komponował. Prywatnie była to osoba niezwykle ciepła, oddana, zawsze uśmiechnięty. 3 dni temu rozmawiałem z nim, umawiałem się jeszcze, wczoraj mieliśmy się spotkać w szpitalu. Niestety już się z nim nie spotkałem, ale on każdą taką sytuację w życiu zamieniał w jakiś żart, dowcip. Walczył z tym rakiem. Myślę, że był przekonany o tym, że niestety tę walkę przegrał, ale do ostatnich chwil tworzył. Jedno z jego ostatnich dzieł, zerknijcie Państwo sobie jutro na przykład po południu w internecie, to jest utwór napisany specjalnie na 100-lecie urodzin Jana Pawła II. Romek nigdy nie afiszował się ze swoją wiarą, ale był takim człowiekiem związanym z blisko ze swoją parafią w Lublinie, dla której często komponował utwory i myślę, że ten utwór dla Jana Pawła II wieńczy jego karierę tu na ziemi, ale on ma ten przywilej nieśmiertelności dzięki wszystkim tym rzeczom, co stworzył, wszystkim tym uśmiechom, radościom, które, a także wzruszeniom, które wywoływał w naszych sercach dzięki tym niepowtarzalnym utworom. Pomagał w życiu wielu, wielu naprawdę ludziom. Nie zrobiliby tych karier, które zrobili. Myślę, że to, co Krzysztof powiedział, taką chwilą
wyciszenia uczcimy pamięć tych ludzi, którzy odeszli. Bardzo serdecznie dziękuję. To może zacznijmy od utworu Budki Suflera. Właśnie, taki utwór wyjątkowy w ich repertuarze, Piąty Bieg. Wszyscy trzej wokaliści Budki Suflera, nieżyjący już od 10 lat, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak i Krzysztof Cugowski, a to kompozycja Romualda Lipko. Że momenty radości, bale, spotkania przeplatają się właśnie z tak smutnymi momentami, gdy uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, więc tym bardziej trzeba cieszyć się tym, że możemy spotkać się, że możemy wykorzystywać wszystkie piękne chwile i zróbmy to właśnie dzisiaj. W obliczu tak wielu śmierci życie staje się coraz bardziej cenne. Drodzy Państwo, Osoby w strojach kontuszowych to zespół Chorea Antiqua, który na całym świecie popularyzuje piękny polski taniec, jakim jest polonez. Polonez jest tańcem nietrudnym, ale wymaga pewnej subtelności, no i umiejętności naśladownictwa. Proszę tylko patrzeć, jak będą tańczyli tancerze i robić dokładnie to, co oni, a na pewno znakomicie zatańczycie. Czy teraz możemy już, panie prezesie? Czas zacząć. A zatem zaczynamy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że mogę Państwa powitać i zaprosić wszystkich do polskiego tańca narodowego, do poloneza. Thank you.
tule się, tule i tylko się tam again, my, we just got one to kiss you, yeah.